Państwa bardzo serdecznie. Otwieram 32. sesję Rady Dzielnicy 11 Podgórze Bucharskie. Czy macie Państwo jakieś uwagi, wnioski do projektu porządku obrad dzisiejszej sesji? Proszę bardzo, Pan Przewodniczący Sarnec. Mam projekt uchwały Grupy Radnych z prośbą o włączenie do porządku obrad. Do tego grona, że jest tutaj praktycznie wniosek o włączenie do porządku obrad dzisiejszej sesji projektu uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do wieloletniej programy finansowej i wieloletniego planu inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy 11 Podgórze Bucharskie w latach 2013-2016. Jest to projekt grupy radnych. Do tego wniosku też został dołączony wniosek o odstąpienie od wymogu określonego w paragrafie 19 ust. 4. Ale szanowni Państwo, ja bardzo proszę o spokój, bo już rozpoczęła się sesja w tym momencie. Także no... tutaj no, stwierdzam, że ten projekt uchwały i te wnioski spełniają wymogi regulaminu obrad dzielnicy. Nie wiem, czy w sprawie tego wniosku o wprowadzenie do porządku obrad ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. W związku z tym poddaję ten wniosek o pod głosowanie. Jest to wniosek o włączenie projektu grupy radnych do porządku obrad dzisiejszej sesji. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tego wniosku? Proszę o podniesienie. 16. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. To teraz poddam pod głosowanie ten wniosek o odstąpienie od wymogu określonego w paragrafie 19 ust. 4 regulaminu dzielnicy. Wniosek też spełnia wymogi regulaminowe, jest osobna ilość podpisów. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego wniosku? Proszę o podniesienie. 16. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Tym samym projekt uchwały został przyjęty do porządku obrad. Proponuję, żeby był procedowany jako podpunkt B przy sprawozdaniu działalności Komisji Edukacji. Nie, czy macie Państwo jeszcze jakieś wnioski związane z porządkiem obrad dzisiejszej sesji? Rozumiem, że nie. Na wniosek i na prośbę Przewodniczącego Komisji Edukacji przesuwam ten punkt sprawozdanie z działalności Komisji wraz z dwoma podpunktami teraz do punktu, jako punkt trzeci będziemy rozpatrywać, a pozostałe punkty ulegają odpowiednio przesunięciu. W związku z tym przechodzimy do punktu trzeciego, sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji. Pana Przewodniczącego proszę o przedstawienie sprawozdania. Szanowni Państwo, Komisja Edukacji.